Bunt parafian. Opuścili mszę. Do biskupa argumenty nie docierają łódzkie. Bunt parafian. Nie chcą proboszcza, który groził protestującym bronią. Do biskupa argumenty nie docierają. Byliśmy u niego osobiście. Dlaczego miesza? Po co miesza? Mówią wierni z Korczewa koło Łodzi. Ludzie zbuntowali się, bo parafią miał zarządzać ksiądz. Piotr, niedawny proboszcz w Czernikowe, gdzie zasłynął wyjściem do protestujących kobiet w bronią myśliwską. Interweniowała wówczas policja, a nagranie obiegło media. Sprawę opisują reporterzy Interwencji, Polsatu. Biskup diecezji włocławskiej wyznaczył księdza Piotra na nowego proboszcza w Korczewie tydzień temu. Duchowny nie tylko wyszedł z bronią myśliwską do protestujących kobiet w Czernkowie, ale też krzyczał i mierzył w ich stronę. On nie przyszedł tutaj za karę, on przyszedł w nagrodę. Za to, co zrobił? Do bezbronnych kobiet wyszedł z bronią, one nic nie robiły, broniły swoich praw, strajkowały jak większość kobiet w Polsce, argumentowali parafianie kościoła PW. Świętego Katarzyny w Korczewie. Ludzie liczyli, że funkcję po zmarłym niedawno proboszczu przejmie dotychczasowy wikar Paweł Szudzik. Zbuntowali się, kiedy na niedzielnej mszy usłyszeli, że ich nowym proboszczem zostanie kontrowersyjny ksiądz, a dotychczasowy wikary zostanie przeniesiony do innej parafii. Po co miesza? Mamy dobrego wikarego w momencie ogłaszania decyzji w kościele zawrzało, a część wiernych opuściła świątynię. Do biskupa argumenty nie docierają, byliśmy u niego osobiście. Dlaczego miesza? Po co miesza? Mamy dobrego wikarego, powiedzieli parafianie. Wierni oburzeni są decyzją włocławskiej kurii. W konsekwencji tych postanowień w parafii, w której zawsze było dwóch księży, teraz zostanie tylko kontrowersyjny duchowny. Kościół to nie jest ksiądz i budynek, kościół to wierni. Ma znaczenie, jaki jest ksiądz, bo to jest nasz pasterz i ma znaczenie, jaki ten pasterz jest, padło na spotkaniu w ekipą interwencji. Redakcji udało się porozmawiać z dotychczasowym wikarym Pawłem Szudzikiem. Ksiądz biskup podejmuje decyzję i wolą księdza biskupa było, że przechodzę od soboty do innej parafii. W tej byłem ponad 7 lat. Parafianie są dobrzy, życzliwi, ocenił. Ksiądz nie otworzył parafianom drzwi na spotkaniu parafian z interwencją, pojawiły się także 4 osoby, które popierają decyzję biskupa. Jedna z nich, przeszkadzając w realizacji reportażu, wzburzyła wiernych, którzy nazwali go prowokatorem. Doszło do awantury. Po spotkaniu mieszkańcy poszli pod plebanię, w której zamieszkał nowy proboszcz. Chcieli z nim porozmawiać, jednak ksiądz nie otworzył drzwi. 2 dni później kanclerz włocławskiej kurii poinformował reportera Polsat News o kolejnych zmianach. Parafia świętego Katarzyny w Korczewie została bez żadnego kapłana. Na chwilę obecną sprawa ksiądz Piotra wygląda następująco, zwrócił się do księdza biskupa z prośbą o zwolnienie z funkcji administratora. Ksiądz biskup zgodził się. Ksiądz Piotr prosi o urlop kilkumiesięczny, aby jego sprawy wyjaśniły się. Na razie parafia nie jest obsadzona, przekazał ksiądz Artur Niemira, kanclerz kurii diecezji włocławskiej. Mam tutaj broń, którą jest różaniec, odmawiam go codziennie, błagam o miłosierdzie biskupa. My mamy tutaj następcę proboszcza, tym następcą jest ksiądz wikary. Bez nas kościół jest tylko budynkiem. Nie pomoże, to zamkniemy kościół, mówił jeden z parafian przed kościołem. Inni po wypowiedzi zaczęli klaskać.